W Madrycie rozpocznie się dziś trzydniowy szczyt NATO, który ma przynieść nowe rozwiązania w zakresie dozbrojenia wschodniej flanki. Ma także zmienić podejście państw sojuszniczych w stosunku do Rosji. Szczyt NATO ma określić nową koncepcję, przełomową koncepcję, która ma zmienić postrzeganie Rosji jako partnera strategicznego. Największym zagrożeniem dla Europy jest dziś Rosja. Kontynuowanie dialogu z agresorem jest niemożliwe. Rzeczywiście oczekujemy, że w sposób jednoznaczny określi Rosję jako agresora, jako państwo, które zagraża bezpieczeństwu w stopniu najwyższym bezpieczeństwu państw NATO. Polska oczekuje także deklaracji, które zwiększą jej potencjał obronny i zdolności odstraszania wroga. W przeddzień szczytu w Madrycie sekretarz generalny Jens Stoltenberg zapowiedział największe od czasów zimnej wojny rozmieszczenie wojsk NATO na wschodniej flance. Na szczycie wzmocnimy naszą wysuniętą obronę, wzmocnimy nasze grupy bojowe we wschodniej części sojuszu do poziomu brygady, przekształcimy siły reagowania NATO i zwiększymy liczbę sił wysokiej gotowości do ponad 300 tysięcy. Obecnie siły szybkiego reagowania rozmieszczone na wschodniej flance NATO liczą 40 tysięcy. W trakcie szczytu, jak podaje NBC News, powołując się na Biały Dom, Joe Biden ma przedłużyć obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Mowa o 2000, którzy zostali wysłani do naszego kraju w lutym. Szczyt ma być także przełomowy w kwestii przystąpienia do NATO Szwecji i Finlandii. Mam wielką nadzieję, że ten dialog uda się zakończyć z sukcesem w najbliższej przyszłości, najlepiej przed szczytem. Umożliwiłoby to natychmiastowe uruchomienie procesów akcesyjnych Szwecji i Finlandii, a taki wynik byłby dobrą wiadomością dla Szwecji i Finlandii, ale również dla NATO i bezpieczeństwa Europy. Szwecja zobowiązała się, że nie będzie, i tu cytat, bezpieczną przystanią dla terrorystów. Ankara mimo to podtrzymuje weto i dalej blokuje akcesję dwóch skandynawskich krajów. Wyrazimy prosto w twarz ich hipokryzję, zwłaszcza wobec organizacji terrorystycznych, takich jak PKK i YPG. Powiemy też, że nie będzie można oczekiwać odmiennego podejścia Turcji, zanim ten obraz się nie zmieni. Na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu światu grozi były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do III wojny światowej. Były prezydent Rosji powiedział również, że jeśli Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, to Rosja wzmocni swoje granice i będzie gotowa do działań odwetowych. Rosja planuje rozmieścić na zewnętrznych granicach pociski typu Iskander.